Mnie nikt dzisiaj nie kiwnie, bo czuję to dziwnie. Muszę powiedzieć, że dzisiaj to się poczułem dziwnie. Pierwszy raz, jak usiadłem na wózku, to poczułem ból kręgosłupa z tego powodu, że siedzę. No i takie koszmarne uczucie, że już nie będzie wolno siedzieć. No albo, że tak powiem, pogodzić się z bólem kręgosłupa, jeżeli nie za bardzo nie przestrasza. Pogoda jest deszczowa. Więc nigdzie się nie wybieram. Ale zaznać powietrza tego świata. No jest obowiązek po prostu, bo jak się jest domatorem, się w ogóle z domu nie wychodzi, no to jest ciężko. Jak to mówią, w domu ludzie umierają. Zwierzęta na ucieczce. To zmiana pochylenia kręgosłupa powoduje, że pionowo działająca siła ciężkości rozkłada się na dwie siły. Na siłę działającą naciskiem na oparcie oraz na siłę w dół, która już jest mniejsza. Jak nie trzeba trzymać kręgosłupa, no to on, że tak powiem, mięśniami najczęściej się trzyma kręgosłupa, ale jak już te mięśnie są za słabe i już nie ma nadziei, że będą silniejsze, to są podparte jakąś poduszką. Kręgosłup jest podparty jakąś poduszką i w tym momencie siła ściskająca, działająca na kręgosłup jest można powiedzieć, a pierwiastku z dwóch. Pierwiastek z dwóch. Tak się zastanawiałem, do której cyfry go pamiętam, a ponieważ go wczoraj studiowałem, więc w związku z tym dzisiaj go pamiętam do piątej. Jeden i cztery, jeden, cztery, dwa, pięć. No, ale dalej już nie pamiętam, jak gdyby precyzja jest tak ogromna, że już nikomu szósta liczba nie jest potrzebna.